SK Info. Nie ma to jak witać świat w blasku kamer i fleszy. O takim przywileju będzie mógł niedługo opowiadać mały Adaś, który 1 stycznia przyszedł na świat jako pierwszy rzeszowianin. Dla dumnej mamy był to już drugi poród. Mieliśmy termin na Sylwestra, 31. Powiem szczerze, że się zaskakująco dobrze czułam, więc byliśmy pewni, że troszeczkę nas tutaj przytrzyma parę dni. A tutaj nagle o 21 musieliśmy się zjawić na oddziale i o 3 się prosił. Powiem szczerze, że nie myślałam w ogóle o tym w tym momencie, że to jest Sylwester, że będzie pierwszy czy nie pierwszy. Pytaliśmy. Jak widać na załączonym obrazku, tego by ciąciał i spał. Z braciszka cieszył się 4-letni Leoś. Pochodzi przez całą ciążę, całował mamy w brzuszek, był bardzo zadowolony. I wczoraj, ojej, obcałował brata bardzo mocno. Bardzo, bardzo cieszę. Ja jestem zadowolony, z pierwszego jestem bardzo dumny i myślę, że z drugiego, no nie myślę, jestem pewien, również jestem bardzo dumny. Chłopca poza rodzicami i personelem szpitala przywitał także prezydent miasta, który na oddziale pojawił się z prezentami dla najmłodszego mieszkańca Rzeszowa. Bardzo się cieszymy, że urodził się, nie obrazicie się panie, że urodził się akurat nie chłopak. Cieszymy się oczywiście również z dziewczynek i pewno będzie doskonałym obywatelem naszego miasta. Adasiowi i jego rodzicom życzymy wszystkiego najlepszego. SK Info.